Dzień dobry Państwu, w imieniu Stowarzyszenia Chłopców ze Stali, ośrodka Kibice Razem, chciałem powitać Państwa na pierwszym takim wydarzeniu na Podkarpaciu, w obszarze działania też Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, bo jest to pierwszy ośrodek Kibice Razem, projektu Kibice Razem w naszym województwie. Pierwszy też etap z trzech dzisiejszych części naszego spotkania. Tutaj zaczniemy, później krótka wycieczka do góry i tam ciąg dalszy. A trzecim etapem będzie oczywiście mecz Fortuna pierwszej ligi o 20:30 pod Beskidziem Bielsko-Biała. Witam serdecznie wszystkich zebranych, naszych samorządowców z prezydentem miasta Fryderykiem Kapinosem, radnych miejskich. Bardzo się cieszę, że akurat nie pierwszy taki ośrodek powstaje właśnie w Mielcu, na Podkarpaciu. Z tego co ja słyszałem, że to jest 16 albo 17 w Polsce. Jest to taka fuzja samorządu miejskiego z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Ten program jest chyba na 3 lata. Bardzo się cieszę, że w Mielcu akurat nie się to rozpoczyna, ponieważ jak mówimy o jakimś tam nowym modelu, to pewnie będziemy też wracać do starego, kiedy w latach 70. kibice kibicowali z dziećmi, z żonami, z dziadziami, z babciami, wszyscy przychodzili i widzę, że teraz na naszych stadionach jest, stadionie w Mielcu jest to samo, że widzę małe dzieci, że rodziców widzę z małymi dziećmi. I jest to naprawdę coś fantastycznego. Jest bezpiecznie i jest rodzinnie. I chyba tak trzeba powiedzieć, że tak trzeba trzymać. Może dwa zdania na temat samego programu Kibice Razem. Zaczęliśmy w 2009 roku i tworzymy tam, gdzie jest to możliwe, miejsca spotkań dla kibiców. Zatrudniamy dwie osoby, których zadaniem jest wykorzystywanie pozytywnej kibicowskiej energii z korzyścią dla klubu, z korzyścią dla miasta, dla mieszkańców, dla regionu. Bazuje to na takim przekonaniu, że kibice nie są problemem, który trzeba rozwiązywać za pomocą policji, bo kibice są grupą, której się naprawdę chce, która przez 7 dni w tygodniu jest gotowa zrobić coś dla swojej społeczności, dla swojego klubu, dla swojego miasta. I wystarczy dać im, mówiąc kolokwialnie, wędkę, a oni już sami tych ryb namawiają. Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Michon, jestem jednym z koordynatorów ośrodka Kibice Razem. Chciałbym na wstępie przedstawić początki projektu Kibice Razem w Mielcu, jak to się w ogóle zaczęło. Następnie podpisaliśmy umowę o realizacji zadania publicznego 23 marca 2018 roku. Byłem uczestnikiem wielu spotkań organizowanych przez PZPN i właśnie często Darek Ochiński występował, opowiadał o tym programie Kibice Razem i wyrwał mapę Polski, gdzie te ośrodki się znajdują, no i na tę mapę patrzyłem z zazdrością, bo sami widzimy, że działania tego ośrodka no, troszkę na szczęście wyręczają w pracy i ciężkiej pracy. Teraz chłopaki prowadzą tą działalność, przekonali się, że to jest takie proste i to jest kupę roboty, poświęcenie własnego czasu i chwała im za to, że się podjęli. Z mojej strony jest to pomysł rewelacyjny, dlatego że warto wspomnieć, nie tak dawno na sektorze rodzinnym zajmowało miejsce 5-6 rodzin, a w tej chwili ten sektor rodzinny jest przepełniony. Tam jest ponad 400 miejsc i te dzieci się rozsiadają i rodziny się oddają się na sektor boczny. Jest już ponad 500 tych dzieciaków, które przychodzi na mecze. Proszę bardzo. Myślę, że jeszcze tu Pan, a potem jeszcze Przewodniczący Rady Miasta też, bo też jest udział Przewodniczącego Rady Miasta. Panie Prezesie. Nie, bo tutaj widzę, że nie tutaj więcej płaci. To jeszcze to Marian Zmierski. A to Prezesa. Do końca nie. Jeszcze no to chyba jeszcze muszę dokończyć. Proszę bardzo, panie prezydencie. Szanowni Państwo, brawa na ten moment. No tej przygłównie wśród kibiców robi i dobre wzorce, i taką motywację tego, żeby rzeczywiście udostępniać z klubem, z miastem i tutaj rzeczywiście jakoś nabierać tego ducha, tego białoniebieskiego ducha prawda, od całego początku, bo to się rodzi przez lata. Przez lata, czyli też miałem dylemat, prawda?
czy tutaj być, czy pojechać na Sandecję, ale to zawsze trzeba, to już jest stan bielec, żebyśmy zostali przecież za sobą. No pięknie, pięknie to zrobione. Pięknie, jestem pierwszy raz tutaj, ale naprawdę pięknie. No bo młodzi ludzie siedzą sobie tutaj, tamte... Skromnie, ale i przy wielu projektach pracują mniej oficjalnie, po cichu i za każdym razem, kiedy trzeba pomocy, oni zawsze tą pomocną dłoń dokładają. Teraz w sposób sformalizowany, tak mają swoją podmiotowość i to widać, że ta zmiana przyniosła no, taki efekt, w jakim jesteśmy. Jeszcze raz chcę podkreślić, że to są chłopaki kibice, nie są to chłopaki na medal. A żeby to, że tak powiem, bardziej uwidocznić, to chciałbym podziękować za ostatnią współpracę, którą nie zdążyli się pochwalić, czyli udział w biegu Hetmana. Chłopaki nie odebrali się medalów od nas. Także jakbym mogę prosić Arka i Roberta, chciałem oficjalnie tak udekorować ze strony Klubu Historycznego Prawdy i Pamięci, tutaj Damiana Gąsieckiego, który też tu gdzieś jest. Dzięki za współpracę. Chłopaki na medal z Mielca. Jeszcze raz punkty. Dzięki. Najlepsze życzenia. Chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim osobom, które poświęciły dzisiaj czas i przybyły na otwarcie ośrodka. No i nie ma co chyba przedłużać, że przyjedziemy do was. Tak? Co? Ale to tylko...